Druga połowa lutego 2019 roku wykazuje wzmożoną aktywność na wszystkich kanałach. Krzysiek i Meksyk głównie nagrywają piłowanie i rąbanko, a po piłowaniu hanko. W lutym, jak to w lutym, chłodno, więc przewodniczący chętnie zagląda do kieliszka. Niemiecki na szkolnej próbuje realizować content polityczny i taki trochę fabularny. Major natomiast, jak nagrywa, to jest cisza, spokój i całe te. Zapraszam do kolejnego odcinka serialu Uniwersum sezon 2019. 15 lutego Krzysiek publikuje moim zdaniem jeden z ważniejszych filmów na swoim kanale, w którym opowiada w miarę szczegółowo o swojej młodości. Nie ma sensu przytaczać fragmentu, czy jeszcze w dodatku wciskać tutaj całości, link w komencie pod filmem. 16 lutego Krzysztof wrzuca film pod tytułem Dramatyczny apel na zakup samochodu Citronetki. Przewodniczący obwieszcza, że oczekuje wsparcia drobnego od widzów na poziomie 2,5 tysiąca złotych, bo zamierza kupić samochód Citronetkę. Jak widać, dwóm oficjalnie bezrobotnym Opel i Lublin już nie wystarczają. Na posesji konieczny jest trzeci wóz, no jak trzeba to trzeba, nie ma innej opcji. Podkreśla, że sprzedający będzie musiał pójść mu na rękę i wjechać samochodem na kanał, by Krzysztof mógł sprawdzić, czy są luzy. A jeśli są, to oj, cena Citronetki od razu pójdzie w dół. Mi już nie Opla, ale innego chcę kupić, ładny samochodzik i tak dalej. To będzie kosztować 2,5 tysiąca dla mnie. Sprawdzę, czy ma OC i czy ma ważne badanie techniczne przed kupieniem, ale na pewno chcę kupić ten samochód Citroen, tak, Citroenetka. Bardzo ładny, piękny kolor stalowy, jest ładny kolorek. Mimochodem rzuca tak w stronę Majora, że może by takiego samochód za 2,5 tysiąca kupił, co Major przyjmuje ze śmiechem i oburzeniem. Jest śmiertelnie obrażony w ogóle taką propozycją. Teraz się śmieje i jest oburzony, a już niebawem sprzeda swojego Opla nowego rzęcha za 1900 zł i będzie rozpaczał kilka dni, jak to na nim stracił. Major i Krzysiek mają wielkie nadzieje wobec otrzymanej paczki. Niestety, tym razem podarek nie zaskoczył ich pozytywnie. I ci tu kubki wreszcie się rozsypie, ten kubek na twojej głowie. Dobra. Witam. Meksykano z tej strony, wita was też. No cholera ma, Major no. Major, cholera, no nie cholera, bo Major to jest Major. Cholera Meksykano major, jest no. Jeden. O, i właśnie dostałem właśnie Michał, ale nie będę mówił nazwiska, bo nie można. Granica. Z granicy, tak? Z granicy. No to działaj swoje, powinność swoją. Tu nie, o tak się robi, o. Pokażę jak się robi. Aby nie gówno, co? Jak minę rozbrajasz. Daj to wyrzuć. A co to jest? Wyrzuć, nie pokażę, te dziady. Przepraszam, że tak powiedziałem. Wyrzuć to! No to... Czury wodne. Dziękujemy za paczkę, nie? Dziękujemy, faniaku. Pegerski dziadu. Przewodniczący pod wpływem niemieckiego popiera nową partię Ryszarda Biedronia. Założył ją Ryszard Biedroń. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja popieram tą partię. I nawet zagłosuję na nią. I co macie głosować na Łachmatu? Na Łachmatu. Inaczej nie powiem. Na PO, na PSL, na SLD. Bo to są ludzie wydzieracze wasze. Wasze kłamczuchy, oszukańcy, którzy was oszukują, kłamują, zabierają pieniążki i tak dalej. I szanowne państwo, nie głosujcie na tych partii. Głosujcie na Wiosnę. Wiosna to jest wiosna, przyjemność, radość, szczerość, drzewa kwitną, wszystko, owoce, jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, cieleśnie, mirabelki,
szczaw, wszystko rośnie, gruszki, pomidory, ogóreczki, wszystko. I głosujcie na wiosnę partię. Bo jest bardzo, bardzo, partia jest bardzo szczera i uczciwa Ryszarda Bierona. On był prezydentem miasta Torunia. Słupska. O, przepraszam, Słupska. Pomyliłem. Następnie najsłynniejszy reżyser zasugeruje expose na temat powrotu Donalda Tuska. Przy okazji którego dowiemy się prawdziwego powodu abdykacji Benedykta XVI. Tusk ma przyjechać do Polski, do Warszawy. Już strajki są, oglądałem w tym w mediach i tak dalej. Jego wygwiezdają młodzież i to bardzo dobrze. Gwiezdajcie na Donalda Tuska, a dowiedziałem się, że on chce założyć ruch 4 czerwca. Nie dajcie się tym głupim oszustom, złodziejem, żeby powstała ruch 4 czerwca. Tak samo będzie jak Palikotem, że dostał kopa w dupę i poszedł. Nie ma Palikota. Tak samo zostanie Tusk. Tusk powinien się znaleźć w więzieniu. Powinno wszystkim zwrócić pieniążki za kłamstwo, za obłudę, za kradzież, że różne firmy powstawały i was oszukiwali. Was oszukiwali całkowicie, żeby wy nie mieliście pieniążku, żeby wy byliście głodni, chłodni i tak dalej. Tusk doprowadził was do tego, kłamstwo, obłudy. Tusk to jest inaczej niedobry człowiek, bo tu nie mogę obrażać, bo zostanę bana, ale niedobry człowiek, nieuczciwy, niesprawiedliwy, niegodny być prezydentem i niegodny być nawet mieszkać w Polsce. Bo to nie jest człowiek Polak, tylko człowiek Szwab, Niemiec inaczej. Przypomnijcie sobie, jak Niemcy strzelali do waszych tat, mamy, braci, siostry, wujków, ciotek i tak dalej. Już tu nie będę mówić pokolenia waszych. Jak Niemcy brali broń, strzelali, mordowali, zabijali i tak samo i on, jego dziadek, był w Wehrmachtu, był Szwabem, Niemcem i on jest Szwabem. On tylko zmienił nazwisko i się przefarbował się, bo stamtąd jego wygnali. Przypomnijcie sobie papieża niemieckiego, po Janie Pawle stanął, papieżem był Niemiec i przyjechał do Polski, poszedł do Oświęcimia, jak spojrzał na te włosy, na wszystko, na kości trupów, to wyszedł i od razu powiedział. Ja to pamiętam sam. Nawet, bo oglądałem w telewizorze, oglądałem w mediach wszędzie, w radiu mówili, głośno było i powiedział, cytuję, to co powiedział Benedykt XVI, że ja nie jestem godzien być Ojcem Świętym i muszę zejść, bo dlatego od razu udekomentował, dlaczego, na miejscu, dlatego, że mój naród, powiedział, jest morderczy, bandycki inaczej. Brali broń, strzelali do was i w imieniu swego narodu przeprosił papież Benedykt XVI. A nie przyjechała kanclerz Niemiec i nie przeprosiła. 17 lutego Meksyk w dość długiej wypowiedzi narzeka na niesłowność Krzyśka i niesłowność Majora, którzy najpierw się z nim umawiają, a potem nie przychodzą lub się w ogóle do niego nie odzywają. Oh, pół mózgi, no. Dwa pół mózgi, macie jeden mózg we dwóch. Niestety, muszę to powiedzieć, ale taka jest prawda. Jak się ktoś z kimś umawia na coś, to trzeba... To tak jak ja bym się umówił gdzieś tam, na przykład szedł do pracy, umówił się, że przyjdę na 10, a bym nie przyszedł w ogóle. Albo przyszedłbym na 18. Także no... No sami, tak jak Majora, powiem teraz słowa, słuchajcie. Sami widzowie widzicie, jacy oni są, no. Ale ja się im nie dziwię, no niestety, no. Następnie wpada film o tym, jak to widzowie przyjechali do Konona, który no, powiedział, że bardzo fajnie, że są, ale zażądał wejściówki w postaci flachy. No, chłopaki byli nie na swoim terenie, trochę im się zeszło ze skombinowaniem towarów w niedzielę niehandlową. No i jak już tak to trochę potrwało, to jednak Krzyśkowi odwidziało się, więc zamiast ich wpuścić, to wyciągnął kamerę, zaczął nagrywać i straszyć policją.
Nawet nie wiem, jak to skomentować. Otóż opowiem to, żeby pan Krzysztof się nie wybielał. Otóż słuchajcie, było tak. Przyjechali z Dąbrowy Białostockiej. Przyjechali do niego, byli u niego na chwilę. On poprosił, żeby kupili wódkę czy coś. No, żeby wódkę chyba kupili, chyba. No więc chłopaki z dobrą intencją, jak to się mówi, z dobrą intencją wyszli. No on ich wypuścił normalnie. Wyszli chłopaki z dobrą intencją, no po tą wódkę. No, żeby z nim wypić i tak dalej, nie? No, a że przychodzili obok mnie, to zaszli do mnie przy podwórku, nie? Akurat tak się fart stał, że wychodziłem ze swojego wychodka, więc akurat ich zobaczyłem. No to dobrze, nie wiedzieli, gdzie jest sklep, bo nie byli z tego miasta, a wczoraj była niedziela, z tego co wiecie, była niehandlowa, więc poprosili mnie, żebym ich poprowadził, no i że razem pójdziemy do Krzyśka, tak jak żeśmy się umawiali z Krzyśkiem na początku, na tego live'a majorowskiego. No i poszliśmy, słuchajcie, do tego sklepu, no problem się stał tak, że chłopak chciał płacić przez telefon, nie? Dotykowo te przez telefon i mu się telefon rozładował. Więc goniliśmy tam, gdzie oni mieszkają. Tam, gdzie oni mieszkają, ja nie powiem gdzie, ale tam, gdzie oni mieszkają, więc pojechaliśmy autobusem tam, gdzie oni mieszkają, żeby naładować telefon i tak dalej. Oczywiście od Krzyśka telefony zaczęły się urywać do mnie i mówię do Krzyśka, że jest problem pewien właśnie z walutą, nie? Z zapłaceniem, bo już mieliśmy towar zamówiony, tylko trzeba było zapłacić, ale akurat chłopak ani nie miał karty bankomatowej, ani nie miał floty, bo oni z koncertu wrócili i po prostu, i jeszcze mu się rozładował telefon. No jak pech to pech, no czasami tak bywa. Czasami tak bywa, słuchajcie, nie? Oczywiście telefony od Krzyśka się zaczęły, no co, nie wiem, co 10 minut, kurde, co 20 dzwonił. Gdzie wy jesteście, gdzie to, gdzie tamto i tak dalej. Ja mówię, że jest problem mały, będziemy. On mówi do nas, a to pijcie sobie, coś takiego mi powiedział. Pijcie sobie, i tak dalej, no. No myślę, no dobra, no to już afera. A, czemu go zjebałem wczoraj? Temu go zjebałem, bo za niesubordynację, bo ja nie rozumiem ludzi niekompetentnych, którzy się umawiają z kimś na coś, a potem tego nie realizują, wręcz na odwrót. Ale zaraz do tego dojdziemy, słuchajcie. Zaraz do tego dojdziemy. Więc pojechaliśmy naładować ten telefon, no bo on karty nie miał telefonicznej. Pieniądze wydał na koncert, był na koncercie jakiegoś raperskiego zespołu. Przedwczoraj chyba był jakiś koncert reperski jakiegoś polskiego zespołu w Białymstoku, dlatego oni przyjechali. Naładował ten telefon, tam posiedzieliśmy u nich tam chyba z pół godziny, nie więcej. No i słuchajcie, wracamy, nie? Wracamy z powrotem na Meksyk, oczywiście okejka, towar zakupiony. Nawet kupili oni, bo to za ich pieniądze, kupili nawet dwie flachy kolorowej. Zachodzimy do Krzyśka, Krzysiek wychodzi z kamerą, słuchajcie, filmuje wszystkie twarze, filmuje mnie, filmuje chłopaków, którzy powiedzieli, że nie pozwalają na pokazanie swoich twarzy. Mówi od razu, że będziemy skierowani na policję, chociaż my nic nie zrobiliśmy, kompletnie nic nie zrobiliśmy. Ja ich przyprowadziłem z powrotem, bo oni nie są stąd, z powrotem do Krzyśka przywiozłem ich. Ja mówiłem, ja nawet nie chciałem już wchodzić, wiedziałem, że będzie afera, słuchajcie, no i co? Co dalej? Co robi Krzysiek? Krzysiek nagrywa wszystkich, bez ich zgody, bo wyszedł z kamerą, nagrywa moją wypowiedź, bo ja mu sprostowałem, dlaczego się na niego wkurzyłem i na majora, za niesubordynację, bo jeżeli się z kimś umawiasz, to zrób. Jak ja dla widzów mówię, że kurde będę robił coś, to ja to robię, wcześniej czy później, ale to robię, przynajmniej tak się staram. 18 lutego Meksyk dostaje list z wydrukowanymi, wybranymi komentarzami na swój temat. Jednak komenty są napisane w sposób strasznie niechlujny i chaotyczny, ledwo można wyłapać myśli przewodnie. Sam Boboliano też duka czytając te komentarze pełne błędów, więc materiał jest ciężko strafny. W skrócie jednak powiedzmy sobie tak. W komentach głównie są teksty o najstarszym nastolatku w Polsce, do których w ogóle się nie odnosi. Pozostałe komenty negują jego pobyt na dołku, a stwierdzają, że był i nie wyszedł z domu podczas słynnego, ostatniego zajazdu na Boboli. Oczywiście Meksyk mówi, że na dołku był, natomiast podczas zajazdu nie było go, bo spał. Cały internet ma ubaw z najstarszego polskiego nastolatka. Nie było go w domu. Pewnie był w pracy i mamy nie widział. Pani Andrzejewska wyrazy
głębokiego współczucia. Jeżeli to się odnosi dalej do tego, do dołka, to, no to tak, ja byłem w pracy. Byłem w pracy, siedziałem sobie, miałem tam karteczki, drewniane łóżeczka, dwa nawet. Musiałem je jeszcze sobie posprzątać po sobie. Także, no, jakby nie było, byłem w pracy, tak. Teraz mówisz, że spałeś, a wcześniej, że cię nie było w domu. Zdecyduj się. Byłem w domu, ale spałem. Czyli tak, jakby mnie nie było. No, ta, no taka prawda, no. Skoro mama mnie nie budziła, bo chyba mi się odnosi do tego filmu, gdzie Krzysiek przyjechał z całą świtą, nie? To faktycznie, naprawdę byłem w domu, ale spałem, nie? Czyli tak, jakby mnie nie było. Nikt mnie nie budził, bo mogłaby mnie mama zbudzić i faktycznie by wyszedł. Ja tego nie boję się, nie? Ale no niestety, minęliśmy się, natomiast akurat moja mama sprzątała sień, także niestety, ona nie wyszła tak specjalnie, bo ona to olewa, takie rzeczy. 20 lutego nagrany, a dopiero 22 opublikowany film o nazwie Film na wszelki wypadek, który skupia się głównie na ruganiu leżącego majora, który dopiero co wrócił z Nitro Tripu, a już pod jego nieobecność poszukiwała go na szkolnej policja i MOPR. Przyszedł major rano, dzisiaj zjawił się tak jak zawsze, nie będę mówić, ode mnie się odkurwa. Już mówić, i przyniósł lekarza byłem. Lewe zwolnienie. Lewe zwolnienie, wypisała lekarz, że jest chory. A koron zdrowy jak dzwon na wieży, co bije. U Pana Jezusa i dzięki Bogu. A inni ludzie chorują. Do pracy nie mogą iść, bo chorują. Lekarz bierze do kieszenia. Wiadomo co, chory nie może pracować. A kto zdrowy? Koron. Koron zdrowy. Ale czy lekarz wiedziała, na co ten człowiek chory? Ale teraz lekarze, takich ludzi jak tu. Weź ty kurwa nie nagrywaj mnie. To trzeba ciebie zbanować ten kanał. To boją się. Boją się. Boją się. Temperaturę miałem. Boją się. I gardło sprawdzała. Boją się jak nie wiem. Dobrze, że coś innego nie sprawdziła jeszcze. Że sam na sam nie poszła. A może była sam na sam. Bo ja nie widziałem. I za to dała. Jak lżej leje się zrobiło, pociągała. A lekarka renowa to jeszcze młoda, dobra. Blondyneczka, fajna. I szanowne państwo. Proszę nie obrażać lekarzy. Tak? Proszę nie obrażać lekarzy. Bo lekarze są dobre. I krzyczą. Daj pieniędzy więcej za... Daj więcej pieniędzy, bo mało łapówki bierzemy. Daj więcej, panie ministrze. Daj, bo my mamy potrójną pensję. Precz swoim kanałem. Głupoty gadać. Potrójną pensję mamy. Proszę mnie nie nagrywać. Powtórz ze słowa jeszcze raz. Proszę mnie nie nagrywać. Będę nagrywać, no. Bo lewe dzwonienie masz. Proszę. O, zobaczcie, państwo jak leży. Proszę. Proszę jak leży. Proszę bardzo. Proszę jak leży. Bo chory jestem. Przyjechany. Chory od nie wiem, od której pory. I na co chory? Tamki tą dupę. Szanowne państwo, kochani, widzicie, jaki ja jestem. Brudny i tak dalej. A on, macie tydzień czasu do wyprowadzenia. A proszę mi mieszkanie znaleźć. Nie. No trzeba zadzwonić, niech te kamery znajdą. I szanowne państwo, kochani moi, ludzie napisali. Nie ja. I mnie tylko przyszedł policjant i ten, i z MOPR-u powiedział. Chcieli z tobą porozmawiać wczoraj. Ciebie nie było. Same młodzież przychodzicie i pytacie się, czy Wojtek pomaga. Major. I gdzie major? Śmiechu warty z majora. I czy on ma stopień? I czy on ma stopień majora? Czy on prawidłowo był w wojsku? Śmiechu warte. W wojsku był? W wojsku był? Zamknij tą dupę, kurwa. Proszę na mnie na temat. Śmiechu warto. Niech pokaże książeczkę wojskową. Zieloną. 22 lutego zagęszczenie redaktorów przekracza bezpieczne normy. Meksyk i niemiecki są u Krzyśka, więc pomysły redaktorów są tak krosowane i realizowane. Nie dość, że wpadają liczne nagrania właśnie będące owocem tej współpracy, to jeszcze w dodatku uploadowane są jakieś starocie w dowolnej kolejności. Kolejna złota ustawka. Ale ci lepiej mu ten samochód. Tylko go jeszcze muszę rozkminić. Jest. Lecimy.
Pozdrówka, Meksykano. Następnie dolary z epoki kamienia łupanego. Witam was serdecznie i rąbię drzewo dla pana Krzysztofa. O Jezus, z siekierą znowu jestem. Znowu powiedzą mi, że nic cześć. Nie umiem. Cześć. O, ładnie drzewko urąbałeś mnie. Ja teraz chcę do ciebie zapłacić. Wiesz o tym? Czym ty chcesz mi zapłacić, słuchaj ty, powiedz mi. A o, mam dolary tu takie stare dawne z kamienia łupanego. Sęk się trafił. Łupanego. Z kamienia łupanego? Tak, dolary. Dolary. Ja wolę zwykłe pieniądze niż kamienie łupane. Ale to lepsze. A pokaż mi, jak one wyglądają. A zobacz. Zobacz. Pokaż. Zobacz. No ale jaka to jest waluta, bo ja nie wiem ile tej floty jest. Wytłumaczę. Wytłumacz mi co ile. To jest pół dolarówka i to pół dolarówka. Niemiecki ustawia do debaty Konona i Meksyka. Temat? Niepłacenie alimentów przez Marcinkiewicza. Krzysiek proponuje, żeby Marcinkiewicz przyszedł na szkolną do pracy na jego posesji, a w zamian jego dzieci otrzymają od Krzyśka nagrodę w postaci 6 parówek. Chłopie, przyjdź do mnie, zapraszam ciebie. Mam dużo drzewko do rąbania, mam dużo drzewko do piłowania teraz. Pomóż, przyjdź. Razem popiłujemy. No, Meksykano będzie uczył go rąbać drzewko. No tak, już widziałeś, że umiem. No tak, i nauczy ciebie Meksykanie jak rąbać drzewka. A nie, to trzeba Marcinkiewicza. Ja mówię, że ty będziesz uczyć jako Meksykanie rąbać Marcinkiewicza Kazika drzewa. Ja jego rąbać nie będę, tylko rąbać będziemy drzewka. Ale jego będziesz uczyć. Przyjdziesz posprzątać pod pieska nara. Klocuszki, zagrabisz klat, sprzątniesz, dam grabki, dam szuflę, do choboka. Nauczy się! Do choboka będziesz nosić razem z Meksykanem śmiecie. Ja przepraszam bardzo, śmieci nie będę nosił. Będzie on nosił. Ale będziesz razem z Kazikiem nosić. No to ja tylko mu pokażę, jak wiaderko się zbiera. Ale pokażesz. Pokażę. Albo do wanienki, tak. Albo do wanienki? Tak. Do wanienki? Śmiecie chcesz wrzucać do wanienki? A mam taką wanienkę starą i dobry ja noszę tą wanienkę śmiecie. I podzielę się tobie z parówką. Dla twojego dziecka dam, kupię 6 parówek. A teraz najlepsze. Spójrzcie na to, że cokolwiek próbuje zjeść Meksykano, to Krzysiek musi mu to wyrwać albo dotknąć, obłapić, by chłopu się po prostu jeść odechciało. Że podzielę się z tobą, połóż tu Meksykano. Co ty mi będziesz podjadał teraz? Nie, chcę tylko pokazać. Tu dla Meksykana to jest. Ale podzielę się z tobą, bo porówki są większe. O, takie porówki są, o, przypuśćmy, o. Całe, bez Kaziku. Smacznego. I podzielę się tobie z parówką. Dla twojego dziecka dam, kupię 6 parówek. A żeby ty zawiózł. I to nawet potwierdzi Meksykano, że... Tak? Że będziesz zawieźć, musisz. I dam, kupię... Chleba. Chlebka. Ale kromek. Bożego. Oczywiście po pocałowaniu chleba, Meksyk jedzenie już sobie całkowicie odpuścił. Kolejny film, wrzucony 22 lutego, wydaje mi się być nagrany dużo, dużo wcześniej i opublikowany totalnie szczapy, bez kontekstu. Krzysiek w nim pochwala, że Czerzetkowicz i Czerniawski powiedzieli prawdę o śmierci Bogumiła i Leonardy. Przewodniczący musiał o tym od kogoś tylko i wyłącznie usłyszeć, sam na pewno nie oglądał filmu, bo wpadłby we wściekłość, gdyż panowie wyjawili na tym filmie również, iż Konon przejadł zasiłek pogrzebowy. Adamie Stanisławicze, naprawdę byłeś człowiekiem i jesteś człowiekiem. Marku, czy byłeś człowiekiem? I jesteś człowiekiem. I nigdy was nie potępiam. I nie będę potępiać. Do śmierci swojej. I zapraszam was obydwych do siebie. Jak najprędzej. Jak najszybciej. Na rozmowę. Ażeby z wami podpisać umowę. Ażeby z wami zawrzeć pokój. Ale pokój szczery. Taki, który naprawdę. Że każdy przysięgnie na krzyż. Na krzyż zmartwychwstania pańskiego. Na krzyż Boga. Pana Jezusa.
który zabił za nasze grzechy wszystkich. Noc z 22 na 23 lutego była kolejnym dowodem dla Meksyka, że picie z Krzyśkiem nie wychodzi mu na dobre. Trafia na SOR, gdzie Mexicano TV pozbawia się Wii, wyciągając sobie wenflon i filmując tak sobie bawioną rękę i korytarz. Rankiem 23 lutego Meksyk dzieli się wynikami z SOR-u. Podano 0,9%, NaCl IV 1x5%, glukoza 500 ml IV. Badanie dodatkowe prawidłowe. Pacjent, to jest najlepsze zdanie, jakie może być. Pacjent wybudzony po podaniu kroplówek samodzielnie wyjął sobie welfrony. Nie podaje dolegliwości. Mowa logiczna ze względu na znaczne upojenie alkoholowe zdecydowane o wezwaniu straży miejskiej celem przewiezienia do izby wytrzeźwień. I tyle. Także pamiątkę mam super z urodzin. Zajebistą po prostu. Ja nie mogę chodzić do kolana, bo to się kończy zawsze tak, że ja gdzieś ląduję. Jak nie na dołku, to teraz w szpitalu i na izbie. No kurde, i to zawsze przyleciały gołąbki. I to zawsze jak jestem u kolana, no. Ale idę jutro piłować, no. A wieczorem premierę ma oscarowy film z tygrysem w roli głównej. Trzeba! Od kalkulatora tygrys przeskoczył. A gdzie on jest? Nie wiem, a nie wiem gdzie on jest. On jest tutaj u ciebie na podwórku. Zejdźcie wszyscy! Coś ty! Zejdźcie prędko! Już! Co się dzieje? Do cholery! Trafisz? Ba! Pal jeszcze raz drugi. Pal drugi raz, bo... Szanowni Państwo, kochani moi, widzicie, kogo ja upolowałem? Tygrysa. Ja upolowałem co dwóch. Ja i Jan Kot. Tylko dwóch my sprytnie do upolowania tygrysem. Ale ja też chciałbym... Krzysiek, ja też chciałbym, bo ja się przyczyniłem do tego. Chciałbym w ogóle przede wszystkim zobaczyć tą broń. Bo ja umiem też strzelać. Umiem się przyłożyć. Oczywiście, że tak. Chciałbym mieć udział w tym mięsku z tygrysa. 24 lutego majorowi zebrało się na wspomnienia i zaczyna się awantura o lusterko. Chciałem powiedzieć, że po prostu chcieli mnie związali, skopali, trzy żebra połamali. I kiedy to się stało? No, 7-8 lat temu. I po prostu wygonili mnie z wieżowca na Legionowej i ze szpitala. I poszedłem na przystanek, bo cały miałem pobity i ludzie dwóch. Jeden starszy, chyba z tatą, i zadzwonili po karetkę i policja i do Śniadeckiego. I pytali się trzy razy. A, na SOR-ze. No Śniadecki, SOR. Tam gdzie ja ostatnio byłem? To w starym. A ja byłem w nowym? O, to ja nie wiem, w którym ja byłem. Ja w starym. I wyruszyli. To jeden ukrzykany film cię urwał. A jeszcze powiedziałeś, że ja ciebie spojiłem. Czy ja ciebie tobie alkohol do garła? Nie lałeś, absolutnie. To dlaczego tak powiedziałeś, że ja ciebie spojiłem? Nikt nikomu do garła alkoholu nie leje. Sam lałem. Sam sobie każdy człowiek leje do garła. Ja mleko piję. O. Idziesz, kupujesz mleko. Bardzo, ale jeszcze jest, bo ja ile razy myłem i samochód, i cały ten, i z jednej strony, i z drugiej strony, nie było uszkodzone te lusterko. Gdzieś sam jechałeś, gdzieś musiałeś zaczepić. Temu pobiłeś lusterko. Przepraszam bardzo. Teraz... lusterko było uszkodzone. Tak, no tak wiśniaka widzisz przy sobą? Tak jak szkło. Tak jak no pęknięte z tej strony, plasty, tego nie było. Całkowicie dobra. Pobite lusterko i pokażę, co się dzieje z lusterkiem. Tak, ale może jeszcze podrapałem. A to nie? Przodu, nie było. Maskę podrapałem. To trzeba go teraz wywieźć na złom, postawić i go sprzedać. I szanowny nie będzie jeżdżony. I szanowny państwo. Kluczyk gdzie jest od samochodu i dokumenty. Akumulator muszę wstawić do samochodu, bo cię ładuję. Na razie klucz musi być, bo... Trzeba jechać go... Bo maskę zębami nie otworzę.
Nie będę się włamywać śrubokrętem do maski. Spróbuj się włamać do samochodu mojego. A jak się włamiesz? Jak zaczacisz maskę, to już trzeba od... koło kierowcy jest taki przycisk do maski i robi tak trynk i wtedy... No, będziesz jedzie za włamanie do samochodu mojego. A już włamanie było i kradzież było. Meksykana. No, takiego czegoś nie było. Było! Jest nagrane! A co ty nagrywasz? Ty może weź tę rurkę na podwórku i rozbierać i tańczła naokoło. A ja nie baba, to baby tańczą na rurkę, a nie ja. Zrób sobie na podwórku. A tu, słuchaj, teraz nie noc, przepraszam, teraz nie noc, ale dzień. O, a ja jestem nienormalny, trzeba mnie leczyć. Dzwoń po karetkę i nie zabierają mnie do choroszczy na całe życie. Jak ma stara suka. Suka? I pie? On poważny jest. On... on poważny, on nie potrafi normalnie nagrywać. Komedię nagrywa zawsze. Tak, ja zawsze jak nagrywam sam, jest spokój, cisza i normalnie to. Ja cię chcę sprawdzić, że moje nagrywanie. To. Ja swoje nagrywam, a nie twoje. Ja jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć. Wszystko, co jest nagryzywane, jest fikcją. Naprawdę? Poproszę mi dać dwa berety, bo mi zimno w uszy. Ja nie jestem, żebyś mi kupował. Dwa berety proszę mi dać. Następnie Krzysiek próbuje polewać majorowi, który z konfidentami nie pije. A co ty, przyniósł kieliszki? A co ty, ty pijaka ze mnie robisz? Nie? Nie ma takiego czegoś, proszę, sam będziesz pił. Z gwinta. O, jeszcze, ja tego nie dotykam. Weź sobie sam, o. Co on robi? Spadaj mi, sobie pij, pijaku. On ze mnie alkoholika chce zrobić. O, to lepsze to jest. Ja ci jego nie spróbował. Choć spróbuję trochę. Ja? Nie próbował, a wczoraj nie próbował. Wczoraj nie piłem. Jak nie piłeś? Ja nie piłem. Ja mleko piłem, o jeszcze mleko mam, jeszcze jedne. O, kłamasz to, ole. Węgiel, kurwa, prowadzą. W młodych latach to robiłem, żeby żyć z czegoś. A teraz po prostu nagrywam. Widzą. O, to pokaż. O, ile? No pokaż tutaj. Zobacz, nie zobaczcie, ile sobie, a ile sobie nalał. To powinny... To weź, zamień cię. Nie teraz on to wali. A ty to, bo ja... Ciebie nie będę robił alkoholika też. Taki spasiony to może pić. Litr walnie i... A co ty nagrywasz moją rękę? No to ładnie. No, ty powinieneś chodzić na leczenie, nie ja. Ja nie jestem żadnym alkoholikiem. Przepraszam bardzo. Prawdopodobnie w nocy z 24 na 25 posesja prezydencka została obrzucona jajkami. Major będzie na to pomstował przez 3 najbliższe pszne jedzenia, wypowiadając jedno słowo co 40 sekund. No i 27 lutego awantura o lusterko uderza z pełnią siłą. No dzień dobry, właśnie chciałem pokazać. No. O, tego nie było. O. Jeszcze nagle. Temu to stuknął. O, całe porysowane jest. To rysy, to nie żadne, nie wiadomo co, to nie kurz ani... To proszę powiedzieć, czemu taki wygląda. Szanowny Państwo, kochani, to nie jest rysy, to jest... To, jaki? O! To jest od taśmy! Jaki taśmy? O to od taśmy? Od taśmy! O to od taśmy? Klej, tak! To taśmy! To ty wariata ze mnie to chcesz ja tak zrobić? Kleiłem! I szanowni Państwo, chcę powiedzieć o tym lusterku. Zobaczcie, tu ja palcem pokazuję, pod tym szkłem jest szkło. Pod tamtym szkłem szkło jest. I szanowni Państwo, o to co... Proszę mi... Proszę to, powiedzieć, kiedy pan mi to odkupi. To upadło mnie koło policji. Tak, koło policji, może policja to akurat. Zobaczcie. Paweł może to załatwić. Zobaczcie, na takie taśmy musiałem kupić taśmę. O. Specjalną. Posprzątałeś? Żeby, a tu samochód nie wyjedzie. Żeby o. Kleić. O. A to, co ja pokażę, z tyłu,
To nie jest moje uszkodzenie, to było uszkodzenie starodawne. I szanowni państwo, kochani moi, żąda major odkupienia całego lusterka. Tak, odkupię całość, o to odkupię, całe to odkupię, bo to nie muszę odkupić, bo to pójdzie to sama. Ale odkupię całe to lusterko. Taki sam kolor ma być. I niech ja poniosę straty, trudno się mówi. A co mnie obchodzi? I tak dalej. Ty jeździłeś tym samochodem. Po palety jeździłeś. Szanowni państwo. Bohaterze. Bo major, muszę zawsze przykręcać. Bo major. Bo major, trzymaj. Siemano, 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 Meksykale jest jeden. Trzymaj. Bo major. A bo ja nie widzę teraz z kolei. Bo major, szanowni państwo, bo major nie umie za kierownicę usiąść i nawet wstecznego nie umie włączyć. I tak dalej, bo nie ma prawa jazdy. To nie ma prawo siąść za kierownicę. Tylko ten obywatel ma prawo siąść, który ma prawo jazdy. Ja mówię prawdę to, majorze. I tak dalej. Jak ja kupiłem, to ja mogę wejść i kopnąć nogą w szybę i szyba pobije się i tak pójdzie on na złom. I na mnie nic nie zrobisz. Na moim placu nikt nie będzie kopać samochody, czy to twój, czy... A to twój? A to ty zapłaciłeś? Nikt nie będzie kopać. 3000 za kamery, ty zapłaciłeś? Jak za bramę wyjedziesz sam, postawisz, tam sobie kop. Co chcesz możesz wyrabiać? Z oprem. Ale tutaj nie kopiesz, na pewno nie. Ja ci gwarantuję to. I co ty możesz mi zrobić? Na policję dzwoń. Jutro będzie nowe lusterko. Tak, będzie. Dobra, kończę. Na razie. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.